Jest pani w stanie przeczytać to zakreślone na głos? Jednocześnie należy podkreślić, iż obecna postawa prezentowana przez Powodów wskazuje na brak odpowiedzialności za podjętą decyzję oraz jakiejkolwiek refleksji po ich stronie. Jawnie okazywana niechęć do Michała oraz odmowa udzielenia mu przez Powodów dalszego wsparcia potwierdza, że Powodowie prawdopodobnie nie dorośli do roli rodziców. Rola rodzicielska, nawet ta zastępcza, jest rolą trudną, wymagającą wielu wyrzeczeń. Nie zawsze przynosi ona oczekiwane rezultaty, w szczególności w przypadku przysposobienia dzieci mających za sobą pobyty w placówkach. To o pani i o pani mężu. O mnie i o moim mężu, oczywiście, że tak. Uważam, że sąd nie miał prawa tak o nas napisać. Naprawdę nie. To jest miejsce, gdzie zaczęły się nasze nadzieje, gdzie zaczęło się nasze szczęście. To jest dom rodzinny, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, gdzie przebywały nasze dzieci przez około 2 lata przed momentem, gdy je adoptowaliśmy. Kto pana uwagę bardziej przykuł? Chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka. Dlaczego? Bo wyciągnęła pierwsza do mnie rękę i... No i cały czas przy mnie była. Czułam od razu, że to jest moje dziecko. Dziewczynka od początku podchodziła do nas bardzo ufnie. A chłopiec był na dystans. Na dystans był, no potem już jak już wiedział, że my jesteśmy, że możemy zostać potencjalnymi jego rodzicami, zawsze jakoś tak z boku był. Widział różne rzeczy, takie, których nie było. To znaczy, w momencie, kiedy zasypiał, widział za oknem twarz mężczyzny. I to było noc w noc. Przychodził do mnie, krzyczał, wrzeszczał, więc zawsze brałam go na ręce, tuliłam, całowałam, podchodziłam pod każde jedno okno. Mówiłam, że za oknem nikogo nie ma, żeby się czuł bezpiecznie, tu nikt go nie skrzywdzi. On zawsze mówił, że ta postać przyjdzie, że ta postać chce go skrzywdzić. Bardzo często bił głową o ściany, uderzał głową o różne przedmioty, o szafę, o biurko. Bił Magdę bardzo. No, bił nas. Poszłam do pani dyrektor, powiedzieliśmy, jak Michał się zachowuje, jakie obawy mamy w stosunku do niego. Być może byłoby lepiej, gdybyśmy adoptowali tylko córkę, tylko dziewczynkę. Natomiast ona tu już od razu powiedziała, że nie, że sąd ich nie rozdzieli. Albo da nam dwójkę, albo żadnego. To jeżeli państwo wiedzieli, że może być ciężko, dlaczego nie zrezygnowaliście? Dlatego, że ja w pełni pokochałam córkę. Natomiast chłopca zaakceptowałam na tyle, że uznałam, iż różne instytucje pomogą mi na tyle, że moglibyśmy normalnie funkcjonować. Pani powiedziała, że pani pokochała dziewczynkę, a chłopca pani zaakceptowała. Czyli on był skazany na to, że nie będzie tak na równi kochany jak jego siostra. Nie ma pani wrażenia, że tak było? Skazany, mówi pan. To bardzo mocne słowo. Wydaje mi się, że dawałam z siebie wszystko, żeby w żaden sposób nie pokazywać, że faworyzuję córkę. Wydaje mi się, że jeśli robiłam coś ulubionego dla niej, to również i gotowałam coś ulubionego dla niego. Jeśli szliśmy do sklepu, to kupowałam zarówno dla niego zabawki, jak i dla niej zabawki. Pan jakim uczuciem go darzył? No, darzyłem go miłością. W jaki sposób pan mu to okazywał? Tak jak się okazuje dzieciom, kupując mu prezenty. Był u mnie na statku. Podobało mu się? Podobało mu się, bo było dużo ludzi, którzy wykazywali zainteresowanie jego osobą. Czasami nawet odnosiłem takie wrażenie, że bardziej lgnie do ludzi, którzy wykazywali jakieś zainteresowanie jego osobą. Nas zostawiał, a właśnie szedł do tych ludzi, którzy poświęcali mu więcej uwagi, czy jakąkolwiek uwagę.
Michał coraz bardziej, można powiedzieć, odchodził od zmysłów. On był bardzo agresywny, bardzo autoagresywny. Dostał środki, leki psychotropowe, które mu pomogły. Pomogły na tyle, że się troszeczkę wyciszył, uspokoił, spał. Po pewnym czasie te problemy znowu zaczęły narastać, więc chodziliśmy znowu do psychiatry. Psychiatra nam zwiększał dawki. Pomogło? No jak widać, niestety nie. Co się stało? Chłopiec od nas odszedł. Sam z siebie? Sam przez to, czego się dopuścił. To znaczy? Chciał mnie zamordować. Przyszedł do mnie w nocy z nożem.